Do tego tematu nieuchronnie zmierzamy. Moniko, ty badasz te zjawiska. Na ile no właśnie takie tematy klasyczne jakby procesu emancypacyjnego u nas w ramach naszej modernizacji, prawda, czyli pojawienie się feminizmu jako kolejnego frontu w pewnym momencie i poszerzanie tego pola wolności, na ile w krajach tych, które ty obserwujesz, są to zapożyczone strategie z zachodu, na ile one są autonomiczne? Jeżeli tak, to na czym ta autonomia, czym one się różnią? Bo mówimy feminizm, nawet w zapowiedzi pojawia się hasło feminizmu islamskiego, prawda? Co to takiego? Może uporządkujmy pojęcie. Dobrze, zaraz do tego przejdę, tylko jeszcze mogę jedną uwagę na temat... Na temat tej religii i tego podziału na świat, nie wiem, islamu w cudzysłowie i zachodu, co do których ja jakby... I solidaryzuję się z Hamidem Dabashim i z wątpliwościami podchodzę do tego podziału. Znaczy, słusznie tutaj pan profesor zauważył, że to zjawisko odrodzenia religijnego no, nie zawęża się do świata islamu, tak? Że jakby w wielu różnych regionach świata, również na Zachodzie, mamy do czynienia z religią, że nie jest tak, że modernizacja, nowoczesność, zwiększona edukacja, postęp technologiczny, tak? A nawet demokracja, że one się łączą z świeckością, eliminacją religii, zanikiem religii. To nie jest to prawdą, tak? Chociaż to oczywiście jest stary taki dogmat modernizacyjny, gdzie jakby wydaje nam się, że religijność, tradycja jest rewersem, antytezą i w ogóle nie da się pogodzić z modernizacją, demokracją, postępem technologicznym. To jest nieprawda, tak? Empiryczna i wydaje mi się, że to warto mieć na uwadze, kiedy przyglądamy się krajom arabskim, bo często jest właśnie to zadziwienie. Jeżeli oni są religijni, to czy oni mogą być demokratyczni, tak? Jakby to w ogóle, to zdziwienie wynika właśnie z tych modernizacyjnych kategorii myślowych. Ale ja chciałam zwrócić na jeszcze jeden element, jakby powód obecności i siły dyskursów islamistycznych i religijnych w krajach arabskich. To nie jest jedyny powód, tak? Jakby to zjawisko jest bardzo skomplikowane. Ale prawdą jest, że jakby w czasach zimnej wojny, tak? Wspieranie ruchów religijnych, organizacji religijnych było pewną strategią zachodnią kontrowania wpływów bloku komunistycznego. Tak? Czyli mamy jakby historię społeczeństw zachodnich, które wspomagają, finansują rozmaite organizacje religijne, ponieważ one są przeciwwagą dla ideologii komunistycznej. Efekt po upadku zimnej wojny jest taki, że no jakby, tak, mamy talibów, którzy mają historię jakby bycia finansowanymi przez świat zachodu przecież, w kontrze jakby w kontekście wojny w Afganistanie, ale również w różnych innych krajach możemy zaobserwować, że właściwie brak alternatywnej narracji emancypacyjnej, zwłaszcza po upadku bloku komunistycznego, gdzie socjalizm jakby rozpłynął się we mgle jako alternatywa, tak? I się okazuje, że w kontekście neoliberalnej ekonomii ci gdzieś tam usytuowani na nizinach, tak, społecznych, nie mają żadnej narracji, żadnej struktury organizacyjnej, jakby, która dawałaby nadzieję. Tak? I w wielu krajach arabskich rzeczywiście jest taki, to jest też przypadek przecież Bractwa Muzułmańskiego, które rozwinęło swoją działalność w sferze społecznej, po prostu wspierania społecznego biedoty. Tak? I to w wielu innych krajach, jakby nie tylko Bractwo Muzułmańskie, widać, że organizacje religijne pełnią funkcje socjalne po prostu. Tak? Ja powiem szczerze, że to było też moje doświadczenie na przykład z Maroka, gdzie znajomi marokańscy pokazywali mi dzielnice jakby zarządzane przez islamistów, w przeciwieństwie do tych regionów, gdzie ich nie było, tak, to były te dzielnice, bo oni mają jakąś ofertę socjalną dla biedoty, wspomagają, tak, tam jakieś świetlice dla dzieci, pomoc prawną dla kobiet, jakieś formy socjalnej pomocy i tak dalej, że jakby w tej rzeczywistości, w której żyjemy, nagle się okazuje, że obecność, ta siła, tak, tych dyskursów organizacji religijnych wiąże się z rzeczywistością ekonomiczną i z brakiem innych narracji emancypacyjnych obecnie. Tak? I wydaje mi się, że to jest aspekt, który też trzeba wziąć pod uwagę. Tak? I chyba jest tak, że tutaj jakby historycznie tak, to zachodnie, że tak powiem, tępienie wrażych ideologii komunistycznych ma ten efekt w tej chwili jakby historyczny. Tak? Tak by mi się wydawało, że ten dyskurs religijny jest jedynym dyskursem nadziei w tej chwili dla wielu grup społecznych. Tak? I oczywiście tu też trzeba pewnie wziąć pod uwagę klasowy aspekt
I to chyba widać też w Egipcie, tak? Że te takie no bardzo tak nieprzyjemne, radykalne jakieś grupy religijne, takie mocno konserwatywne, że te podziały się dosyć mocno chyba na klasowe podziały też nakładają. Tak? To są po prostu takie fundamentalistyczne, no wracamy do źródeł, to w większości wypadków tak jest i społeczeństwo tego chce, a z drugiej strony mamy radykalną młodzież, ale tę z placu At-Tahrir, więc to nie jest, jak wykazały wybory, reprezentacja całego narodu egipskiego, bo naród chce czego innego, właśnie tak, powiedział, że my chcemy tych ludzi, a za chwileczkę to się może zmienić. Nie wiemy, co będzie. I może jednak okaże się, że ci tradycyjnie nastawieni, może nie teologowie, ale w każdym razie specjaliści rządzący, utracą władzę, bo społeczeństwo zacznie się emancypować, ale jeszcze nie. Bo naprawdę jest to niewykształcone społeczeństwo i większość społeczeństw jest niewykształconych. Ja już nie mówię o Afganistanie, gdzie mamy 30% ludzi wśród mężczyzn, ludzi potrafiących pisać i czytać, bo w Egipcie mamy 60, myślę, a reszta to analfabeci, więc no, rzeczywiście jest ciężka sytuacja, a dla tych ludzi, tak jak pani powiedziała, to jest jedyna ucieczka i jedyny system organizujący ich, pokazujący ich, jak mają funkcjonować. No ale właśnie, to wróćmy teraz do tego wątku kobiet, na ile ich aspiracje, bo jednak no, chociażby raz, że te, nie są to światy zamknięte, obserwują, co się dzieje no, w innych kulturach, te dyskursy emancypacyjne, no nie tylko mówię o Zachodzie chociażby, ale Indie, prawda, no, gdzie jest od już no, kilkunastu lat parytet chociażby i dziesiątki tysięcy kobiet uczestniczy w polityce, tego, że 33% miejsc w parlamentach stanowych jest przeznaczonych dla nich, prawda? Chiny, gdzie przy całym specyfice politycznego kraju jednak kobiety bardzo dużo zyskały praw i tak dalej. To wszystko przenika, przecież to nie są zamknięte światy. Na ile rola kobiet, no chociażby to są znacznie lepiej wykształcone teraz niż były. Rewolucja Iranu w Iranie, tak, 79 rok, a dzisiaj, no to są dwa różne światy, prawda, jeśli chodzi o poziom wykształcenia kobiet, podobnie w Tunezji. No właśnie, jak to się przekłada na oddziaływanie, na te procesy, o których mówiliśmy, na ile kobiety są tu czynnikiem, które wnoszą nowe projekty, nowe. To jest też ciekawe, jeżeli spojrzeć na udział kobiet w rewolucji, w wiośnie arabskiej, tak, na przykład w kontekście Egiptu. Z jednej strony ten udział był bardzo duży, tak, kobiety jakby odegrały bardzo ważną rolę i to jest też jakaś taka mityczna opowieść tego okresu, z tych pierwszych 18 dni na placu Tahrir, gdzie się mówiło o tym, że to był taki czas właśnie takiej wspólnoty protestu i że kobiety nie doświadczały przemocy tam na przykład, tak? Ale niestety bardzo szybko to się skończyło, tak? I to jest też takie bardzo symptomatyczne, że ta mityczna wspólnota protestu, gdzie kobiety, które często po raz pierwszy się zaangażowały w jakąś taką akcję polityczną, uczestniczyły w tym w dużej ilości, 8 marca 2011, tak, czyli chwilę po rozpoczęciu rewolucji zorganizowały, to była mała liczba kobiet, to 200-300 osób było, demonstrację właśnie już taką kobiecą, tak, o prawa kobiet i w bardzo nieprzyjemny sposób zostały potraktowane przez męską publiczność, tak, zostały wyśmiane, zdeprecjonowane, tam jakieś formy molestowania i przemocy się pojawiły. I jakby ten mit solidarności jakby ponad podziałami, tak, płciowymi, gdzieś tam prysł. I rzeczywiście późniejsze wydarzenia pokazują, że kobiety zaczęły być, znaczy, że były poddawane przemocy i to ze strony aparatu państwowego, co jakby jest standardową procedurą, tak, to znaczy pacyfikowanie protestu ze strony jakby policji czy wojska, poprzez stosowanie po prostu fizycznej przemocy, także takich rzeczy, jak państwo pamiętacie, testy na dziewictwo, tak, przeprowadzane na kobietach zaaresztowanych, zresztą w obecności
żołnierzy na przykład, co później przez sądy egipskie zostało uznane za nielegalne. Później słynny film, który obiegł media na całym świecie, to znaczy te sceny z kobietą w niebieskim biustonoszu. Pamiętacie Państwo, gdzie ona jest bita przez żołnierzy, tam kobieta w czerwonym płaszczu się dołącza. I to były takie bardzo frustrujące wydarzenia i one pokazują, że ten udział kobiet w rewolucji arabskiej no nie przełożył się na jakby automatyczne uznanie ich jako podmiotów politycznych, tak, które mają jakby podstawę do tego, żeby się domagać jakby swoich praw. Tak. To jest jakby ta rzeczywistość rewolucji arabskiej w kontekście egipskim. Trochę to inaczej w Tunezji wygląda, w innych miejscach też trochę inaczej. Ale jeśli chodzi o te kwestie jakby feministyczne, tak, czy praw kobiet, to jest bardzo skomplikowana opowieść, ponieważ kraje arabskie się bardzo między sobą historycznie różnią. Tak. Czyli kobiety w krajach, które przeszły przez ten etap takiej socjalistycznej modernizacji, jakby ich status prawny również jest inny, tak? Inny był do 2004 roku w Maroku niż właśnie w Tunezji na przykład. Inaczej to wyglądało w Egipcie. Znowu nie ma, jest jakby nonsensem mówienie, że kobiety w świecie arabskim to coś. Nie ma czegoś takiego, tak? Jak świat arabski jako całość, tak? I to bardzo wyraźnie widać różne losy tych legislacji dotyczących praw kobiet. W związku z tym one są jakby w różnej pozycji też prawnej, tak? Jakby kulturowej i tak dalej. Ale jeśli chodzi o historię walki kobiet, o prawa kobiet, jakby o ich prawa, tak? Bo zapytałeś tutaj, na ile to są wpływy zachodnie, na ile właśnie nie. No to historyczki, które na przykład Egiptem się zajmują, tak? To twierdzą coś takiego, na przykład Margot Bedron. Ona znajduje jakieś przejawy protofeminizmu w XIX wieku. Bardzo mocno się upiera nad tym, że to była jakby endogenna, lokalna jakaś taka sposób myślenia, walka o prawa i że to nie była mimikra ideałów zachodnich. Tak? W wielu kontekstach kobiety angażowały się w walkę niepodległościową, o jakby taką nacjonalistycznie zdefiniowaną, były częścią ruchu narodowego. Oczywiście w większości przypadków zostały przez ten ruch zdradzone później, tak? Co w przypadku Egiptu bardzo dobrze widać, że kobiety, taki pierwszy udział kobiet na przykład w demonstracjach ulicznych, to jest właśnie tam 1919-20 rok, kiedy Egipt jakby tak zaczął zrzucać, że tak powiem, to kolonialne jarzmo. No jak Egipt uzyskał, tak? Mówię o Egipcie jako przykładzie, niepodległość, to się okazało, że nie wszystkie partie nacjonalistyczne tak bardzo są zainteresowane prawami kobiet. Także ta walka zajęła znacznie dłużej. Tak? Ale mówię o tym dlatego, że ta walka w wielu krajach europejskich, arabskich zaczęła się dosyć wcześnie, różnie przebiegała. Tak? W kontekście Algierii mamy udział kobiet w wojnie o niepodległość. Bardzo ważny udział, który zmienił, jakby przeorał w ogóle myślenie o relacjach płci, co nie oznacza, że jakby zaowocował jakąś równouprawnieniem, tak? Bo jakby po tej walce kobiety były w figurze bohaterek, które się poświęciły dla narodu, niekoniecznie uzyskały coś w sferze prawnej. Ale tylko to, co jest istotne, ruchy feministyczne istniały w krajach arabskich, tak? Rozmaite konferencje, czasopisma arabskie z nazwą feministyczne pojawiały się w latach 30., 40., 50., tak? Te ruchy feministyczne były często, tak, one nigdy nie były w kontrze do religii. Tak, były świeckie, ale nie miały jakby, tak, byłeś w stanie się tutaj pogodzić swój projekt emancypacyjny z religią. Niektóre z tych kobiet jakoś flirtowały z ideologią komunistyczną czy socjalistyczną. Tak? Także można pokazać całą historię ruchów feministycznych w krajach arabskich. Pewnie Egipt jest tutaj takim wyróżnionym punktem. Ale to jest jakby jedna rzecz, bo tym, jakby to, co mnie interesuje w tej chwili szczególnie, co wydaje mi się takim dosyć naprawdę fascynującym zjawiskiem, to jest nie feminizm muzułmański, o którym mówię, z długą historią, świecki, ale jakoś związany z religią. Zupełnie osobnym zjawiskiem jest coś, co jest nazywane w literaturze feminizmem islamskim. I to jest interesujące, ponieważ jedna z autorek, która jest taką kluczową postacią w całym tym przedsięwzięciu, Ziba Mir Hosseini, Iranka, antropolożka prawa zresztą, określa ten feminizm islamski jako niechciane dziecko islamu politycznego. I teraz, bo pytasz się o te związki z Zachodem, z feminizmem, czy to jest lokalne, jak to się ma do religii i do lokalnych projektów emancypacyjnych. To jest ciekawe, ponieważ feminizm islamski to jest coś innego, tak? To znaczy on stara się walczyć o prawa kobiet, wywodząc je
nie z jakiegoś dyskursu praw człowieka, z jakichś tam innych oświeceniowych narracji, tylko z Koranu. Znaczy religia i Koran, islam mają być tym ostatecznym punktem odniesienia i źródłem tych praw kobiet. To jest zupełnie inne postawienie sprawy niż te wcześniejsze muzułmańskie feministki. I teraz co jest interesujące? No one oczywiście nie negują, że społeczeństwa muzułmańskie są strasznie mizoginiczne, patriarchalne, że historia jakby interpretacji koranicznych jest też niezbyt prokobieca i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby rzeczywistość, której one nie negują. Ale one twierdzą, że można, także jakby w swojej esencji Koran i islam jest egalitarny, że można tak zreinterpretować tą religię, żeby usankcjonować równość płci, tak? I że po prostu trzeba rozmontować historycznie uwarunkowane, patriarchalne interpretacje religii. I teraz co jest interesujące, dlaczego ten projekt jest taki interesujący politycznie? Ponieważ on jest jakby produktem potrzasku takiego polityczno-intelektualnego, w którym tkwią kobiety z krajów muzułmańskich. To znaczy, one z jednej strony nie chcą się, że tak powiem, przyjaźnić z feminizmem zachodnim. Bo wiedzą, że jakby w swojej historii feminizm zachodni się świetnie splatał z kolonializmem, świetnie się splatał z imperializmem, tak, zachodnim. Narracje feministyczne były wykorzystywane przez potęgi zachodnie do legitymizowania interwencji w Iraku czy w Afganistanie. Przecież do Afganistanu trzeba było pojechać po to, żeby wyzwolić kobiety, czyli ten dyskurs feminizmu zachodniego tutaj był strasznie użyteczny i używany przez administrację amerykańską, przecież bardzo jakby tak intensywnie. W związku z tym jakby one mówią nie feministkom zachodnim. Dziękujemy, tak? Byłyście kolonizatorkami i świetnie, przynajmniej niektóre z was się jakby tutaj dogadały z różnymi politykami imperialnymi. W związku z tym one nie chcą, jakby nie mogą, tak? Tutaj wejść w jakąś współpracę taką prostolinijną z feminizmem zachodnim. Z drugiej strony, znaczy, czyli chcą być jakby swoją podmiotowość, tak? Gdzieś tutaj znaleźć. Z drugiej strony identyfikują się z islamem, ale większa część islamu jest patriarchalna, mizoginiczna. Czyli mówią jakby swojej tradycji też nie. To znaczy chcą znaleźć coś prokobiecego w tej tradycji. To, że Ziba Mirzohosseini mówi o tym, że to feminizm islamski jest niechcianym dzieckiem islamu politycznego, wynika z tego, że islam polityczny tak, jest ruchem rewolucyjnym, takim nowoczesnym, tak? To znaczy wymyślił sobie, że społeczeństwa są zepsute, trzeba je naprawić przez odwołanie do źródeł do islamu, tak? Przez nawiązanie do takiego źródłowego islamu. W związku z tym islam polityczny sięga do jakby, tak, tych podstaw religijnych i mówi, słuchajcie, nasze społeczeństwo musi być tak zorganizowane. No jak oni zaczęli to robić, tak, jakby w ramach islamu politycznego, no to feministki stwierdziły, okej, dobrze, w takim razie sięgnijmy do źródeł islamu i przyjrzyjmy się, czy one naprawdę są takie patriarchalne, jakbyście by chcieli, tak? Czyli tutaj Hosseini mówi, że to była, feministki islamskie podążyły za inspiracją islamistów, powiedziały, okej, jeżeli legitymizujemy społeczeństwo w oparciu o religijne zasady, to przyjrzyjmy się dokładnie tym zasadom i zbadajmy je, czy one naprawdę są takie patriarchalne i mizoginiczne. Według nich, i to jest wielki projekt intelektualny, tak nie jest. I teraz to brzmi troszeczkę jak taka intelektualna zabawa, bo rzeczywiście one siedzą, to są wykształcone kobiety, które są w dużej mierze akademiczkami, tak? Czyli robią pracę hermeneutyczną na Koranie i pokazują, że nie, to nieprawda, ta interpretacja patriarchalna ma takie uwarunkowania historyczne, my proponujemy to, tak można przeczytać Koran, tak można zinterpretować szariat i tak dalej, i tak dalej. To brzmi tak dosyć akademicko i abstrakcyjnie, ale takim sztandarowym przykładem sukcesu tego typu projektu politycznego, który zakorzenia feminizm w zasadach religijnych, jest na przykład reforma prawa rodzinnego w Maroku. Do 2004 roku bardzo nieprzyjemne dla kobiet prawo, tak? Tradycyjne, odpowiadające kobiety, ustanawiające hierarchię w małżeństwie, ograniczające prawo do dziedziczenia, do opieki nad dziećmi i tak dalej. W 2004 roku, zresztą z inicjatywy króla, jakby wprowadzono mudowany, tak, nowy kodeks, który bardzo jest postępowy, jakby w tej egalitarnym, znaczy tak, że kobiety i mężczyźni są równi w rodzinie, jakby uregulowana została kwestia dziedziczenia, opieki nad dziećmi i tak dalej. I to jest ciekawe, ponieważ takim punktem odniesienia w tych dyskusjach dotyczących prawa w Maroku była Fatima Mernissi, która jest jedną z takich kluczowych też postaci feminizmu islamskiego, której książki w latach 80. były zakazywane,
A w 2000 latach była zapraszana na spotkania z królem i król potem powtarzał jej feministyczne, islamskie tak, argumenty. To jest jakby bardzo konkretny, tak? Oni by nie zreformowali tego prawa w duchu egalitaryzmu, tak, w tym Maroku, gdyby mieli sięgać do jakichś pozareligijnych, zachodnich argumentacji, bo to by było od razu, tak, jakby nie mieściłoby się to. Ale ponieważ były wypracowane przez feministki islamskie argumenty religijne za egalitaryzmem, to je użyto i to prawo jest dosyć postępowe. Tak? I to było dla mnie takie symptomatyczne, że król na swoich tam wystąpieniach jakby wyjaśniających jakby całą ten projekt reformy odwołuje się do Fatimy Mernissi, która jeszcze 20 lat wcześniej była czarnym charakterem. Ja już za chwilę zaproszę Państwa, ale chciałem Pana profesora właśnie, żeby się odniósł. Jak Pan ocenia, na ile tego typu projekty, eksperymenty, może na początku właśnie intelektualne, mogą być źródłem pewnych innowacji, które jakby zaproponują nową wizję wspólnoty polityczno-społecznej, takie, które pogodzą właśnie tradycję, tak co widzimy, że jest nieuniknione w jakimś sensie powrót do niej, że od tego się nie można uwolnić, ale może to można, tę tradycję unowocześnić tak, że będzie no troszkę, właśnie. Troszkę to jest taka sinusoida, bo przecież w Tunezji było tak, że to było najnowocześniejsze prawo w 1957 roku wprowadzone i rzeczywiście wprowadzające równość mężczyzn i kobiet nie było tak jak w tradycyjnym islamie. Jak ciągle troszkę jest w Maroku różnicy w rozwodach. Mężczyzna może się rozwieść zawsze, kobieta ma trudniej pod tym względem. Natomiast w Tunezji było także równe prawa. Idziemy do sądu, koniec. I nie było żadnych różnic. Teraz wracamy troszeczkę, jeszcze nie ma nowej konstytucji, ale dyskusje są poważne dotyczące równości kobiet. W Egipcie dokładnie to samo. Zaczęło się od problemu wyboru sędziów kobiet. Mianowicie w konstytucji jest powiedziane i było powiedziane, że sędzią może być Egipcjanin, tam jest słowo Egipcjanin, muzułmanin. No i powiedziano, że to znaczy, że kobieta nie może być sędzią, bo w konstytucji jest powiedziane. Dopiero potem po długich dyskusjach Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że tu chodzi o obywatela egipskiego, muzułmanina, a nie o Egipcjanina, przepraszam, ani Egipcjankę jako kobietę w ogóle. W związku z tym kobieta też jest obywatelem i może. Zatem no, nie będzie to tak, że to gwałtownie ta nowoczesność przyjdzie, bo również w Maroku królewski dekret i królewski nakaz nie spowodował, czy spowodował może reakcję no jednak tej fundamentalistycznej i tradycyjnie nastawionej grupy społecznej, która mówiła nie, to w ogóle protestujemy. Były bunty przeciwko tej tak zwanej mudałła, na to się nazywa ten kodeks, tak chyba tak się nazywa, małżeński. A zatem tak to jest. I ja powiedziałem, że nawiążę do tego performansu, który widzieliśmy, bo ja obserwowałem w świecie arabskim odwrotny proces. Czyli od tej skąpo ubranej, była taka moda na szorty noszone przez kobiety, kiedy cały Kair chodził w szortach, natomiast w Bagdadzie szef policji kazał kobietom malować lakierem nogi, że to nie wypada. A potem również w socjalistycznym, czy jeszcze nie baasistowskim chyba, a nie, już baasistowski był Bagdad wtedy. No jednak ta tradycja nie przychodziła, natomiast ja w Kairze przeżywałem zupełnie coś, czego w Polsce nie przeżywałem, do której się znalazłem w tym kraju. Mieszkałem w Akademiku Nakickiego w Warszawie. I tam, żeby wejść do żeńskiego akademika, to trzeba było oddać legitymację i po 2 godzinach wyjść. A jak nie, to nigdy więcej mnie by nie wpuszczono. Kiedy byłem w Kairze, rok później, to moja koleżanka mieszkała oczywiście w żeńskim akademiku, ja mieszkałem w hoteliku na mieście, ale jak ja chciałem do niej pójść,
to oczywiście mogłem w każdej chwili pójść i nikt żadnych legitymacji ode mnie nie żądał, chociaż wszyscy oczywiście wiedzieli, że ja przyszedłem. No tak, to trudno było nie zauważyć, ale była inna postawa. Z koleżankami, studentkami jeździłem autobusami po Kairze i po Egipcie i nikt się temu nie dziwił. A potem, powolutku, to są późne lata 70., to już jest As-Sadat, zaczyna się to zmieniać. Bracia muzułmanie zaczynają mieć wpływy i kobiety zaczynają rzeczywiście nosić chusty. Ale to był też bunt troszeczkę przeciw Zachodowi, bo to były czasy wielkiej traumy po 67., potem 73. rok, zwycięstwo rewolucji irańskiej, to tę dumę muzułmańską wzmagało, ona rosła i jednocześnie pociągała za sobą nawrót do islamskości. Teraz kobiety zaczynają w drugą stronę. No, mamy to nie tylko w Maroku, ale również w Arabii Saudyjskiej dzieją się rzeczy niesłychane. Kobiety już są wiceministrami na razie, a powolutku będą w parlamencie. Znaczy ten parlament ciągle jest bardzo taki nominalny tylko, chociaż wcale nie jest tak, jak nam się wydaje, że to jest zupełnie niedemokratyczne. Oczywiście król powołuje członków parlamentu i odwołuje, kiedy chce, jak mu się ktoś nie podoba, ale ja uczestniczyłem kilka razy w posiedzeniu parlamentu saudyjskiego i tam naprawdę była dyskusja na wysokim poziomie dotycząca poważnych problemów państwowych i zwykle te ustawy, które uchwalano, potem król podpisywał. To już był król Abdallah, czy koniec panowania, czy początek jego panowania jakoś tak, ale już widać było, że te reformy się zaczynają, czy będzie dalej, nie wiadomo, bo jest to bardzo starszy pan, a kto przejmie schedę po nim w rodzinie, to kolejna sprawa bardzo skomplikowana w Arabii Saudyjskiej. Więc nie widzę tego takiej gwałtownej zmiany i chyba dobrze, że tej gwałtownej zmiany nie ma, bo ja myślę, żeby dzisiaj iść do żeńskiego akademika, to musiało minąć też w Polsce 30-40 lat, zanim to się zmieniło, więc wcale tak szybko to się nie dzieje, a tu dochodzą jeszcze problemy polityczne, no, te przemiany, które teraz się tu zaczęły. A więc może to jeszcze potrwać. I tak jak pani mówi, w każdym kraju arabskim jest inaczej. To nie jest tak, że możemy zglajszachtować i powiedzieć, że wszędzie jest jednakowo. No nie. Tylko jest coś jeszcze, że ten proces nie jest linearny. Tak? To znaczy dla mnie tutaj kluczową sprawą jest to, że mamy kolejne pokolenie kobiet w krajach arabskich, które są wykształcone. Tak? Statystycznie bardzo mocno, tak, wykształcone w porównaniu z pokoleniem swoich matek na przykład. Tak, w Iranie przecież kobiet, tak, chyba jest więcej na uczelniach niż mężczyzn. Tak? Ale zjawiskiem dosyć też opisywanym, tak, obficie jest jakby nawrót do religii właśnie kobiet szczególnie mocno wykształconych, na przykład w przypadku Egiptu to Saba Mahmud coś takiego opisuje jako ruch pobożnościowy. Tak? I to można na wiele różnych sposobów interpretować. Mamy zjawisko przecież w Turcji też tego New Veiling Movement, czyli taki ruch zasłaniania się, gdzie kobiety, młode, wykształcone kobiety domagają się prawa dochodzenia w chustach, w sytuacji, kiedy często ich matki wcale w tych chustach nie chodziły. Tak? Czyli nie ma tu żadnej presji, tradycji. Tak? To jest ich jakby pomysł na siebie, na swoją tożsamość, na swoją religijność, na swoje funkcjonowanie w sferze publicznej. I to oczywiście zjawisko jest na bardzo wiele różnych sposobów interpretowane. Tu się mówi też o tym, w jaki sposób ta modernizacja turecka różne klasy społeczne dotknęła, ale taką ciekawą interpretacją feministyczną, tak, jest to, ta, która mówi, że
to kobiety, które chcą się zasłaniać, domagają się, i to jest jakby akt politycznego oporu, tak, w kontekście Turcji, która zabrania chodzenia w chustach na uniwersytetach na przykład, tak, dla których to jest jakby ważny element ich tożsamości, że one jakby, że to jest forma jakby... Ich doświadczenie w kraju, który jest zmodernizowany, tak, że one w jakiś sposób były poddane sprzecznościom modernizacji, tak, gdzie sposób, w jaki oczekiwania, które stawiano wobec kobiet, że one mają funkcjonować w sferze publicznej, mają być pracowniczkami, mają być tymi budowniczkami narodu, tak, a jednocześnie mają być matkami i kobietami jak należy, że w tych oczekiwaniach zawarte są sprzeczności i że jakby akcent na religijność jest jakby taką, taką ucieczką z tych sprzeczności, to znaczy jakby próbą domagania się uznania tych kobiecych, tradycyjnych ról i wartości. Zresztą w podobny sposób interpretuje się zjawisko, o którym w literaturze jakby można, jakby mówi się, że to jest zjawisko rosnące w Europie. Znaczy ilość konwersji na islam ze strony jakby europejskich kobiet. W pierwszej chwili może to brzmieć bardzo zaskakująco, że takie zjawisko w ogóle ma miejsce, ale też interpretuje się je w duchu feministycznym, tak? To znaczy, że kobiety, które doświadczają tego indywidualistycznego, pędzącego turbokapitalizmu, który oczekuje od nich, że będzie konkurencyjnymi jednostkami, które są kowalami własnego losu, radzą sobie na rynku pracy, tak? I budują swoją karierę w sytuacji jakby niepewności i zagrożenia, a jednocześnie mają spełniać kobiece role i do tego być matkami i tak dalej, że tu są jakby sprzeczności strukturalne, którym trudno jest podołać i że jakby wybór religii jest próbą wyjścia z tych sprzeczności, domagania się, jakby też taką utopijną próbą powrotu do tradycyjnych, ustalonych ról płciowych, wiążących się jakby z szacunkiem dla takiej tradycyjnej kobiecości, tak? Czyli to zjawisko się właśnie w takim duchu feministycznym interpretuje i w związku z tym można się zastanawiać, na ile właśnie religia staje się... znowu jakąś przestrzenią emancypacji, a to jest bardzo trudno myśleć o tym, tak? Jakby teoria feministyczna ma rozpaczliwy problem, jak myśleć o upodmiotowieniu, tak, kobiet, jeżeli ono ma się w przestrzeni religijnej odbywać. Ale chyba tak, no, jakieś tego typu zjawiska się dzieją, również właśnie w świecie muzułmańskim. Mogę jeszcze chodzi o tą kwestię nielinearności. Tak? To znaczy, jak się spojrzy na historię dwudziestowieczną krajów arabskich, sytuacji kobiet w nich, niektórych krajów, to widać, że lepiej już było. Tak? To znaczy, jak spojrzeć chociażby na Egipt, to konstytucja z 60 chyba tam pierwszego roku, tak? Początku 60 lat, czyli z okresu Sadata, Nasera, przepraszam. Czyli z tego etapu socjalistycznych eksperymentów, ona przynajmniej w swoim jakby duchu, tak? Pomijam praktykę społeczną i jakby ogólny sposób tak funkcjonowania później organizacji też tam kobiecych, ona była egalitarna i wprost stwierdzała, że jest potrzeba jakby zlikwidowania tych okowów, w których kobiety funkcjonowały. Konstytucja z lat 70. jest już jakby regresem, tak, egipska, bo stara się wprowadzić na powrót ideę komplementarności kobiet i mężczyzn i mówi owszem o ich prawach do równego udziału w przestrzeni publicznej pod warunkiem, że to nie koliduje z ich rolą rodzinną. Tak? Czyli chodzi o to, że nie możemy myśleć, że tu jest jakiś linearny postęp i że później jest lepiej niż wcześniej. Tak? A to chyba doskonale sobie tu wyjaśniliśmy, że tak to prosto nie jest, nie tylko tam, ale i właśnie odnosząc to do naszych też społeczeństw.